Szanowni Państwo, nie daliśmy się przestraszyć słabymi, słabszymi niż w rzeczywistości. To wyniknęło sondażami w wyborach majowych, ale nie dajmy się uśpić też tymi stosunkowo dobrymi sondażami. Decyzje, ostateczne decyzje prawdziwe podejmują Polacy przy urnach wyborczych i taką decyzję podejmą 13 października. Będzie to decyzja za tym, czy idziemy drogą trudną, ale w kierunku coraz bardziej zasobnej Polski, polskiego modelu państwa dobrobytu, czy idziemy w kierunku różnego rodzaju patologii, nieprawidłowości polityki społecznej, której praktycznie nie było, czy była w niewielkim kształcie rozbudowana. Mamy 4 dni do wyborów, 4 krótkie dni, a one zadecydują później o 4 latach na najbliższą przyszłość. Musimy się bardzo mocno zmobilizować i w tym celu chcielibyśmy poprosić Polaków o głos. Chcielibyśmy również poprosić o wasze działanie, takie, które zwiększy mobilizację, zwiększy zaangażowanie, bo przecież właśnie wysoka frekwencja świadczy o udziale w wyborach, udziale w wyborach demokratycznych, o udziale w demokracji. I dlatego proponujemy kilka konkretnych ruchów. Twoją piątkę dla Polski. Po pierwsze, zaplanowanie niedzieli tak, żeby można było zdążyć, żeby był czas na pójście do lokalu wyborczego. Jeśli tylko to możliwe, to głosowanie z całymi rodzinami. Wybory to w końcu wspólne święto, święto demokracji. I pokażmy w związku z tym również naszym dzieciom, naszym rodzinom, jak ważny to jest krok, jak dużo zależy od tego głosowania, jak mocno zależy przyszłość Polski. Zadzwońmy również do przyjaciół. Przypomnijmy tym, którzy mogli zapomnieć, którzy się wahają, którzy są niepewni, nieprzekonani jeszcze do końca. I zadajmy to podstawowe pytanie. Jak żyło się 4-5 lat temu, jak żyje się dzisiaj? Kiedy było łatwiej o pracę? Czy 4-5 lat temu, czy dzisiaj? Kiedy finanse publiczne były lepiej zrównoważone? Kilka lat temu, czy dzisiaj? Kiedy wizja rozwoju gospodarczego dawała realną szansę na osiągnięcie poziomu życia państw zachodnich? Czy kilka lat temu, czy dzisiaj? I z odpowiedzią na te pytania idźmy do wyborów. Sprawdźmy też, czy ktoś ze znajomych, z dalszej rodziny, sąsiadów nie potrzebuje pomocy. Osoby niepełnosprawne, czy nie należałoby komuś dopomóc w dotarciu do lokali wyborczych. I ostatnia prośba. Skontaktujmy się z 5 osobami, które warto przekonać. Te kontakty każdym możliwym kanałem komunikacyjnym, przez media społecznościowe, SMS-y, internet, maile, WhatsAppy, Messengery, Facebooki, wszystkie inne możliwe kanały komunikacyjne są bardzo ważne. Drodzy rodacy, między jednymi a drugimi wyborami w ciągu 4 lat to zwykle okres 1461 dni. 1460 dni rządzący mają do wykonania bardzo wiele zadań. Opozycja zresztą również powinna wykonywać swoje zadania w sposób konstruktywny. Różnie z tym bywało. Ale ten jeden dzień, ten 1461 dzień to niezwykle ważny dzień do podjęcia decyzji przez wszystkich z Państwa. Nie zapomnijmy o Polsce, nie zapomnijmy biało-czerwonej i nie zapomnijmy też dowodu osobistego. Dziękuję.